Witajcie drogie stylistki i drodzy styliści, bo mam nadzieję, że i mężczyźni nas oglądają. Nazywam się Dorota Żurek i jestem instruktorem Mistero Milano z Małopolski i przygotowałam dla Was dzisiaj pokaz jesienno-zimowych nowości, a dokładnie chodzi o nowości zdobiennicze. Pierwszym z nich jest zestaw do stemplowania. Przy współpracy z firmą Bill of Plates przygotowaliśmy dla Was płytki do stemplowania. Jest to zestaw, może nie zestaw, jest 11 osobnych płytek, które różnią się swoimi wzorami. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Są zarówno wzory jesienne, jak i zimowe. Myślę, że na lato również znajdziecie coś ciekawego. Oprócz tego, i myślę, że Was tutaj na pewno zaskoczę, nie są to lakiery do stemplowania, ale są to żele do stemplowania, więc macie pełną dowolność czasową, jeśli chodzi o odbijanie wzoru z płytki na stempel i ze stempla później na paznokieć. Nie musicie się martwić, że coś Wam zaschnie, coś się nie przeniesie, bo wszystko przeniesie się na pewno w 100%. Są to bardzo mocno napigmentowane żele, więc macie pewność, że nawet najcieńszy wzór odbije się w 100%. Dodatkowo w zestawie, o którym wspominałam wcześniej, znajdziecie stempel wraz z kraperem, który jest mega mięciutki, więc przy delikatnym ruchu na płytkę cały wzór idealnie Wam się odbije. A taką wisienką na torcie, na sam koniec, są naklejki do paznokci. Złote naklejki do paznokci, które przygotowaliśmy w takich arkuszach. Tych arkuszy macie 4 do wyboru. Są bardzo cieniutkie, bardzo elastyczne, idealnie dopasowują się do paznokcia. Są bardzo trwałe, nie wymagają użycia kilku warstw topu, żeby wyrównać tą powierzchnię, bo są naprawdę bardzo cieniutkie i jedna warstwa nabłyszczacza Wam w zupełności wystarczy. Wzory są bardzo nowoczesne. Znajdziecie również jak i napisy, jak i chmurki, różne kółeczka, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz pokażę Wam, jak używać stempli oraz jak poprawnie naklejać naklejki. Stylizację przygotowałam wcześniej. Użyłam do tego bazy coverowej numer 1114 oraz matowego topu. Teraz przygotuję sobie płytkę i kolor, który wybieram, będzie to kolor biały, numer 2333. Nakładam go pędzelkiem na płytkę. Później używam skrapera. Przeciągam wzór. Odbijam na stempel, delikatnie dotykając płytki. I teraz na przemyty wcześniej paznokieć z dyspersji nakładam cieniuteńką warstwę primera Delicato w celu takim, aby wzór odbił mi się dokładnie. Czekamy chwilkę, aż primer odparuje. Pamiętajcie jednak, że primer bezkwasowy nie odparowywuje w 100%, zostawia nam właśnie lepką warstwę i o tą lepką warstwę nam tutaj chodzi. Teraz dopasowywujemy sobie wzór do paznokcia. Odbijamy. Jeśli coś nam się odbiło troszkę wyżej, to nic się nie dzieje. Jest to produkt światłoutwardzalny, więc dopóki nie włożymy go do lampy, to możemy robić z nim tak naprawdę co chcemy. Więc delikatnie sobie go tutaj przetrę i wkładamy do lampki. Po utwardzeniu pierwszej części wzoru możemy wykorzystać resztę wzoru, która nam się nie odbiła na stemplu i odbijemy ją sobie właśnie od góry. Tak, aby pozostawić przerwę pomiędzy stemplem.
Zobaczcie, odbiło nam się na skórze, ale nic, totalnie nic się nie dzieje. Użyjemy do tego celu cleanera na waciku, no i po prostu przemyjemy wał okołopaznokciowy. Jak widzicie, żel jest mega mocno napigmentowany, więc troszkę mi się marzy, ale to nic, to akurat jego zaleta. Wycieramy dokładnie skórki tak, aby nie zniszczyć wzoru. Oczywiście możecie do tego celu również użyć żelu do zabezpieczania skórek. Będzie na pewno Wam łatwiej później zmyć jakieś niedoskonałości na skórze. Utwardzamy. Tak wygląda wzór utwardzony w lampie. Jak widzicie, każdy fragment bardzo dobrze się odbił. To, co jest fajne w żelach do stempli, a co odróżnia je bardzo od lakierów, to to, że aby użyć tego samego wzoru w tym samym kolorze na kolejnego paznokcia, nie musicie za każdym razem czyścić płytki removerem czy tam cleanerem, tylko możecie dołożyć żelu, przetrzeć go skraperem kolejny raz, no i z powrotem odbić na stempel. Nic Wam nie zastyga, wiadomo, jest to żel światłoutwardzalny. A teraz pokażę Wam, jak aplikować poprawnie naklejki i jak odklejać je z tego arkusza, który będziecie mieć w zestawie. Wybiorę sobie któryś z napisów. Mamy wzór taki, że została nam luka pomiędzy zdobieniem, więc wykorzystam jeden z takich węższych napisów, na przykład Love. Zaginam sobie arkusz tak, żeby część wzoru mi się odkleiła. Podważam sobie pensetą i łapię go boczkiem. Trzymając to delikatnie pensetą, przymierzam sobie wzór, tak aby był prosto. Przykładam. Naklejam. Jak widzicie, tutaj są takie dłuższe paseczki. Jeżeli będziecie mieć węższy paznokieć, spokojnie możecie sobie ten wzór dociąć. To akurat idealnie nam pasuje, więc nic docinać nie trzeba będzie. Lekko sobie dociskam. I tak na dobrą sprawę gotowe. Teraz zostaje nam nałożyć top i stylizacja jest gotowa. Teraz cały paznokieć pokryję topem no wipe matowym, numerek 1097. I utwardzę wzór w lampie. Tak wygląda gotowa stylizacja. Jak widzicie, poszło nam bardzo szybko, łatwo i mam nadzieję, że przyjemnie, przynajmniej ja mam takie odczucie. Jeśli macie ochotę, ten wzór możecie sobie cieniutkim pędzelkiem poprawić topem no wipe błyszczącym i wtedy będziecie mieć taki efekt, jakby ta naklejka była taka metaliczna i coś tam nam błyszczało. A tak prezentuje się wzór, który wybiórczo pokryłam topem no wipe błyszczącym, czyli dokładnie pokryłam sam napis. A teraz pokażę Wam, jak szybko i sprawnie oczyścić stempel z żelu. To jest zwykły wałek do ubrań. Odbijacie kilkukrotnie stempel w wałek i całe zabrudzenia nam schodzą. Stempel jest czysty. I taka alternatywna opcja jest taka, że mamy zabrudzony stempel. Jeśli nie macie wałka w salonie, a każda stylistka na pewno ma formy do przedłużania, bierzecie sobie taką formę, odwracacie ją klejącą stroną do góry i tak samo na takiej formie oczyszczacie stempel.